uderzano w ludzi wytypowanych jeszcze przed wojną. Ludzi, którzy byli liderami polskiej społeczności lokalnej. Mój czerwisz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Oni przyszli tutaj ratować niemiecką krew, niemiecką cywilizację, bo to jest teren niemiecki. Takie było przekonanie Niemców, które z polskiej perspektywy wygląda bardzo absurdalnie. Wystarczyło mieć skończonych kilka klas szkoły powszechnej przedwojennej i być aktywistą w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, sportowym, jakimkolwiek i wtedy podlegało się fizycznej eksterminacji. Spostrzegłam też pod innym drzewem dwóch mężczyzn w białych koszulach, czarnych spodniach i butach z cholewami oraz w czarnej furażerce. Dzieci natomiast zabijano w ten sposób, że poszczególni SS-owcy, względni policjanci, chwytali je za nóżki, a następnie rozbijali głowy tych dzieci o pnie drzew. Kto nie był na Pomorzu, ten nie zna tego piekła, bo Pomorze znalazło się na samym dnie piekła okupacyjnego.